Przyjaciel mój ogon ma. Przyjaciele z Kieszonkowa. To ponad świat. Przyjaciel mój ogon ma. I kocham go ponad świat. Przyjaciel mój ogon ma. Gdy ci smutno i szaro dokoła i nie wiesz, co robić masz, z Kieszonkowa przybędzie wnet przyjaciel, co szczęście ci da. Gdzieś jakiś zwierzak pragnie z całych sił spędzać z tobą każdy dzień. Wystarczy, że życzenie powiesz, a on zjawi szybko się. Przyjaciela znajdziesz na zawsze tu, on miłością cię swoją obdarzy. Niechaj smutki odejdą w cień. Uśmiechnij się, bo Flo, księżniczka Ami jest w środku. Skarb przyjaźni, część pierwsza. Na pewno chcecie to zrobić? Jasne, dla Ami jestem gotów na wszystko. Dałem słowo, że jej pomogę. Zaczynamy akcję. Kto tam? Przepraszam, chciałabym porozmawiać. Coś za jedna i czego tu chcesz? Chcę zamienić z panem kilka słów. Poświęć mi pan chwilę? Bardzo mi na tym zależy. Nie jestem w nastroju do rozmów. Zwłaszcza z dzieciakami. Szkoda, wobec tego będę musiała zawiadomić policję o tym, że maltretuje pan zwierzęta. Czego ty chcesz? Nie powinnaś się włóczyć o tej porze. Jestem wolontariuszką walczącą o prawa zwierząt. Wiem, że przetrzymuje pan u siebie psy i koty. Ha, 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 ha. A to dobre. Możesz wejść. Nie mogę się teraz wycofać. Przepraszam, ale co to jest? Pozwolenie. Nie umiesz czytać? Moja działalność jest całkowicie zgodna z prawem. Zapewniam bezdomnym zwierzętom dach nad głową. Krótko mówiąc, jestem ich dobroczyńcą. Przetrzymuje je pan wbrew ich woli. Jestem pewna, że gdzieś w tym domu są klatki pełne zwierząt. Nie czepiaj się drobiazgów. Żądam, żeby pokazał mi pan zwierzęta. Natychmiast! Dosyć tego. Wynoś się i żebym cię tu więcej nie widział, jasne? Nie musi pan być niegrzeczny. Mam chyba prawo zadawać pytania, nie sądzi pan? Koniec rozmowy. Zmarnowałaś już dość mojego czasu. Ej, gdzie się podziały te twoje kundle, he? Nie waż się stąd ruszyć. Mam szansę poszukać księżniczki. To okropne. Księżniczko Ami! Tu jestem. O? Nareszcie cię znalazłam. Ale skąd znasz moje imię? To długa historia, księżniczko. Zaraz, ja cię już chyba gdzieś widziałam. Jesteś dziewczynką, z którą zaprzyjaźnił się Magic. Mam na imię Flo. Znamy się z twojej ostatniej ceremonii przejścia. Tej, która odbyła się w rocznicę Kieszonkowa, pamiętam. To właśnie wtedy wszystko się zaczęło, księżniczko. Oristolfo, zaczniesz nowe życie. Uśmiechnij się, bo nastał nowy dzień. Każdy przyjaciela powinien mieć. Mocą daną mi przez klejnot przyjaźni. Dzisiaj sny twoje spełnią się. Otwieram wielką ceremonię przejścia. Teraz! O nie! Zul chce ukraść klejnot przyjaźni! Nie pozwolę na to! Księżniczko Ami! Magic, uważaj! O nie! O!
klejnot przyjaźni. Przyrzekłam go strzec i wykorzystywać jego moc, by uszczęśliwiać dzieci i zwierzęta. Ale straciłam go i zawiodłam wszystkich moich poddanych. To dzięki klejnotowi rozumiem, co mówisz. Jedną połowę mam ja, a drugą Ima. Moja siostra Ima. Ona nie jest zła, tylko trochę zazdrosna. A co słychać w Kieszonkowie? Wszyscy za tobą tęsknią, księżniczko. A królewscy strażnicy poprosili mnie, żebym cię odnalazła. Hej, co ty wyprawiasz? Jak śmiesz? Księżniczko, udawajmy, że się nie rozumiemy. Zaraz wytłumaczę. Spot, Magic! Zostawcie tego pana. Chcę kupić tego kotka. Co w tym śmiesznego? Ile on kosztuje? Mówię poważnie. Ten kot to żyła złota. Wystawię go na aukcji i zarobię fortunę. Na aukcji? Tak, spodziewam się bardzo wielu chętnych. Jak chcesz, też możesz wziąć w niej udział. Nie musi pan jej wystawiać na aukcji. Proszę podać jakąś cenę. Zapłacę, zabiorę kota, a pan pozbędzie się kłopotu. Skoro nalegasz. 1000 złotych monet. O, aż tyle? Przecież to strasznie wysoka cena. Nic nie poradzę. Ten kot jest wart fortunę. Wynoś się. Zmarnowałem przez ciebie już dość czasu. Ile? 1000 złotych monet? Tak. Porywacz dokładnie tyle zażądał. Flo na pewno nie zdobędzie takiej fury pieniędzy. Nie ufam tej dziewczynie. To co zrobimy, Imo? Musimy wyciągnąć moją siostrę z więzienia. Co? Naprawdę chcesz ją uwolnić? Ależ skąd chcę ją porwać? To niemożliwe. Nawet boję się myśleć o takiej fortunie. To tak jak ja, biedna księżniczka Ami. W głowie się nie mieści, że są tacy podli ludzie. Spędziłem na ulicy parę lat, ale kogoś takiego nie spotkałem. A co ty o tym wszystkim myślisz? Potrzebujemy pomocy i znajdziemy ją tylko w Kieszonkowie. Mój pies i ja na zawsze razem tylko o tym marzę. Moja pani i ja na zawsze razem tylko o tym marzę. Witajcie, przyjaciele. Macie jakieś nowiny? Widzieliśmy księżniczkę. Byliśmy u porywacza zwierząt. Jak ona się czuje? Uwolniliście ją? Gdzie jest teraz? Niestety nie mogliśmy jej pomóc. Porywacz zwierząt zamierza wystawić ją na aukcję. O, biedna księżniczka. Ten człowiek przetrzymuje ją w swoim domu, tak? Mhm. Chciałam wykupić Ami, ale porywacz zażądał za nią aż 1000 złotych monet. O! 1000 złotych monet? Nikt nie jest w stanie zgromadzić takiej sumy. Musicie nam pomóc. Tym razem naprawdę nie wiem, co robić. W całym Kieszonkowym Królestwie jest tylko jedna istota, która może nam coś doradzić. Udamy się z wizytą do Onigustio. Może trzeba było go uprzedzić, że troszkę nam się śpieszy. Pośpiech i rozsądek nie idą w parze. Przestań się niecierpliwić, Chiro. 1000 złotych monet to wielki majątek. Tyle to my sami wiemy. Ale wartość księżniczki Ami nie da się wyrazić żadną sumą pieniędzy. Szykuje się dłuższa mowa. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, Onigustio. Jednak bylibyśmy wdzięczni za radę. Jak możemy ją uwolnić? Jest pewne rozwiązanie, ale to, co wam powiem, to największy sekret Kieszonkowego Królestwa. Przez lata istnienia nasza kraina była źródłem szczęścia dla dzieci. Kiedy ofiarowujemy dziecku radość, wyrasta złoty kwiat. O! Złoty kwiat? Nie miałem o tym pojęcia. Też nie słyszałam. Tylko Ami i ja znaliśmy ten sekret. Z czasem, dzięki magii Kieszonkowego Królestwa, powstała ukwiecona łąka symbolizująca wartość przyjaźni. Niesamowite, aż trudno w to uwierzyć. Aha. Nadszedł czas, by zrobić użytek z tego skarbu. Możemy użyć złotych kwiatów, żeby uwolnić księżniczkę z rąk porywacza zwierząt? Przyszliście z pytaniem. Udzieliłem odpowiedzi. Dziękujemy, Onigustio. Trochę to trwało. Chodźmy wreszcie. Tylko dokąd mamy iść? Jak możemy znaleźć łąkę pełną złotych kwiatów, Onigustio? To proste. Wystarczy podążać za głosem serca.
Czasem najprostsza odpowiedź jest najwłaściwsza. Gdyby to było takie łatwe. A czasem droga do mądrości jest kręta i pełna zasadzek. A mógłbyś nam powiedzieć, po czym poznamy, że dobrze trafiliśmy? Kierujcie się sercem, nie umysłem, a przede wszystkim słuchem, a nie wzrokiem. Idźcie już i niech szczęście wam sprzyja, drodzy przyjaciele. Mógł nam po prostu dać mapę. Kazał nam słuchać głosu serca, to nie będzie takie trudne. Flo, zrozumiałaś, co mędrzec miał na myśli? W jego słowach była ukryta zagadka. Mamy podążać za głosem serca, a serce jest po lewej stronie. Brawo, Flo! Chodźmy! Jaka ty jesteś mądra, Flo! Nie będzie łatwo znaleźć złote kwiaty. Mamy zaufać uszom, a nie oczom. Tak, ciekawe dlaczego. Ej, słyszycie to? Piosenka przyjaźni. Dochodzi stamtąd. Biegnijmy. Nigdy nie widziałam czegoś podobnego. Bierzmy się do pracy. Musimy zebrać 1000 złotych monet. Wkrótce cię uwolnimy, księżniczko. No, aukcja już niedługo. Wrócę za pół godziny. Masz to zjeść. Musisz być w dobrej formie. Witaj, księżniczko. Ty mnie znasz? Oczywiście, że tak. Przybywam z Kieszonkowego Królestwa. Pomóż mi się stąd wydostać. O, z przyjemnością. Właśnie po to tu jestem. O, dziękuję, dziękuję. Otwórz klatkę. Nie, wydostanę cię stąd, ale klatki nie pozwolono mi otwierać. Słucham? Nie bardzo rozumiem. Kazano mi cię porwać, a nie uwolnić. O. Wersja polska Studio Genetics Film Factory. Reżyseria Anna Apostolakis-Gruzińska. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Kacper Czech. Kierownictwo produkcji Róża Zielińska i Agnieszka Sokół. Wystąpili Flo Justyna Wojczuk, Ani Julia Kołakowska, Ima Barbara Kałużna, Magic Mateusz Narmuch oraz Izabela Dąbrowska, Jacek Zawarda, Magdalena Krylik, Janusz Wituch, Agnieszka Kutkowska, Mieczysław Morański, Anna Gajewska, Joanna Pach, Rafał Łuczak, Krzysztof Szczerbiński, Leszek Zdun, Krzysztof Cywiński, Paweł Szczesny, Klaudiusz Kaufman i inni. Kochany mój szczeniak, słodki, milutki, zawsze przy mnie i nigdy mnie nie opuści. Czy to ty, czy to ty? Głęboko w serce spójrz, a mnie znajdziesz tu. Czy to ty, czy to ty? W swe serce spójrz, spójrz, tam znajdziesz mnie.